Wojewoda Podlaski wydał oczekiwaną od lutego bieżącego roku decyzję w sprawie mandatu radnej Anny Ruszewskiej. Jak informowaliśmy, radna jest wiceprezesem stowarzyszenia, które otrzymało z miejskiej kasy dotację w wysokości około 126 tysięcy złotych. Środki te przeznaczone zostały na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs wygrało stowarzyszenie Pryzmat, którego prezesem jest małżonek radnej, a ona sama jest wiceprezesem prezesem. Obowiązujące przepisy zabraniają radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. To właśnie spowodowało, że wojewoda nabrał wątpliwości. Po zbadaniu sprawy orzekł, że dotowane stowarzyszenie ponad wszelką wątpliwość nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, co od początku twierdziła większość rady. Tym samym wojewoda uznał, że nie zachodzą przesłanki do wygaszenia mandatu Anny Ruszewskiej. I jeszcze w lutym, gdy do ratusza trafiło pismo wojewody w tej sprawie, na zwołanej sesji Rada Miasta głosami radnych z trzech ugrupowań. Łączą nas Suwałki, mieszkańców Suwałk i Koalicji Obywatelskiej podjęła uchwałę o odmowie wygaszenia mandatu wieloletniej radnej. Przeciwnego zdania było sześciu radnych zrzeszonych w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Siódmy radny z tego klubu, Jacek Roszkowski, jako jedyny wstrzymał się od głosu.